Dzień Świętego Michała, przypadający na sam koniec września, od wieków jest dniem symbolicznego zakończenia sezonu pasterskiego na tatrzańskich halach. Pod tą informacją w internecie pojawiło się w komentarzach pytanie, jaka jest różnica między bacą a juchasem. Ponieważ prawdopodobnie pytanie to zadał ktoś z dużego miasta, nieobyty ze strukturą organizacyjną hali, więc ja przybliżę tę strukturę za pomocą zrozumiałego chyba dla każdego języka korpo. Generalnie hala, gdzie pasą się owce, to Open Space Office, czyli biuro na otwartym powietrzu. Baca jest kierownikiem juchasów, to taki brand manager, szef marki, a juchas to junior ciupaga operator, czyli młodszy operator ciupagi. Żona bacy to area sales manager, sprzedawca regionalny, natomiast customer relationship manager, czyli taki kierownikiem do spraw zarządzania relacjami z klientem, jest córka bacy, baca's daughter. Chief Knowledge Officer, dyrektor do spraw zarządzania wiedzą, teściowa bacy. Kierownikiem wykonawczym do spraw rozwoju, w tym przypadku stada, czyli Business Development Executive, jest baran. Owieczka zaś to Mobile Oscypek Primary Source Supplier, czyli ruchomy dostawca podstawowego produktu na oscypki. Owieczka to pracownik najniższego szczebla na hali. Niżej w hierarchii są tylko jej bobki, bobeks. Owieczka jest bez przerwy dojona przez kierownictwo, a jak już jest wydojona, to się ją strzyże. Takie jest życie w sensie selawi. Jak zatem widzimy, struktura organizacyjna hali nie odbiega od pierwszej, lepszej struktury korpo. Owieczki są zawsze dojone i strzyżone, niektóre nawet zjadane. Tak to mniej więcej wygląda. Liczę, że po tym wykładzie ze zrozumieniem będziemy oglądać następne powroty owieczek z hal. Dziękuję Państwu.